Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego cyklu Meblorady. Dziś przychodzę do Was z szybkim poradnikiem, jak za pomocą kilku detali, kilku dekoracji zmienić całkowicie charakter wnętrza. Jeśli jesteście ciekawi, oglądajcie dalej. Do dzisiejszego odcinka jako przykład wykorzystałam naszą kolekcję Marika Bukowa. Kiedyś wspominałam Wam o tym, że jest to bardzo uniwersalna kolekcja, która dobrze się czuje w różnym charakterze, w różnych stylach. I co mamy dzisiaj? Mamy aranżację czarno-białą z takim nieco industrialnym charakterem. Zwróćcie uwagę na łóżko. Tutaj zaaranżowaliśmy je właśnie w takiej biało-czarnej kolorystyce. Mamy takie fajne, fikuśne poduszki z czarnymi pomponikami w zwierzęcy wzór. Nad łóżkiem mamy biały zegar i bardzo ciekawy element, czyli komoda, na której zgromadziliśmy dużo książek, dużo świec, drewnianego, postarzanego konia na biegunach. To wszystko razem daje bardzo fajny efekt, zwłaszcza wieczorem, kiedy świece są zapalone. Jest klimatycznie, jest nieco industrialnie, jest nieco retro. I tą aranżację tutaj skomponowaliśmy właśnie w ten sposób. Opieraliśmy się na głównie grze kolorów. A za chwilę pokażę Wam inne wydanie Mariki. I jak się sami przekonacie, zmienimy tak naprawdę tylko kilka detali, tylko kilka dekoracji, a charakter wnętrza będzie zupełnie inny. Efekt zobaczycie za chwilę. I jesteśmy już z powrotem. Tak właśnie prezentuje się nasza aranżacja w odmienionym wydaniu. Jak widzicie, różnica jest i to duża, a tak naprawdę nie zmieniło się zbyt wiele. Meble są te same, pomieszczenie jest to same. To samo zmieniliśmy dekoracje, zmieniliśmy aranżację łóżka, dodaliśmy kilka detali. Inne detale odjęliśmy i otrzymaliśmy taką aranżację bardziej w tonacji zielonej, bardziej naturalną. Mamy więcej kwiatów, mamy więcej zieleni, barw ziemi. Mamy też trochę drewnianych dekoracji, trochę wikliny. To wszystko stworzyło nam taki bardzo przytulny, nieco botaniczny, bardzo modny w tym sezonie klimat. Mam nadzieję, że ta aranżacja Wam się podoba. Ta zieleń też fajnie komponuje się z naturalnym kolorem mebli, tak jak zauważyliście. Również w wydaniu tych mebli olejowanych w kolorze kawa równie fajnie by to się wszystko prezentowało. Także jak widzicie, niewielkim kosztem, niewielkim nakładem sił można sobie bardzo fajnie odmienić pomieszczenie. Takie możliwości daje właśnie Marika. I do zapoznania się z tą kolekcją ja Was jeszcze raz serdecznie zachęcam. A teraz oglądajcie, dajcie znać, jak Wam się to podoba, która aranżacja bardziej Wam przypadła do gustu. Czekam na Wasze opinie. Na dziś się z Wami już żegnam. Mam nadzieję, że nasza szybka metamorfoza przypadła Wam do gustu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, żebyście oglądali kolejne nasze odcinki. Do zobaczenia. Cześć!